Zobaczcie, tak wyglądają pomidorki, które wysiewałam pod koniec marca. Macie u mnie na kanale shorts, dlaczego pod koniec marca, a nie wcześniej. Zobaczcie bałagan. Wygląda to tak, jak wygląda, ponieważ jestem zapracowana, wracam z pracy późno i po prostu nie mam czasu na to, żeby się nimi zająć. Nie mam czasu, żeby się zająć ogródkiem. Pogoda nas też nie rozpieszcza, bo jest zimno. Tutaj są papryczki, które nie zostały jeszcze rozsadzone, po prostu nie miałam na to czasu. Może się uda w ten weekend. Te pomidorki sobie świetnie radzą. Mimo że nie mamy szklarni, mamy malutki inspekt, ale w tym inspekcie niestety nic się tam nie zmieści w takich ilościach, jak tutaj widzicie. Wygląda to tak, jak wygląda. Jeżeli ktoś jest ciekawy, dlaczego są takie, a nie inne tacki zrobione z worków na śmieci, no to właśnie dlatego z worków na śmieci, że nie mam porządnych tacek, więc użyłam zwykłych pudełek z Lidla, takich po owocach. Wyłożyłam worki na śmieci. Tu się mieści 12 P9, coś takiego. Jak wiecie, u mnie na kanale wszystko jest w miarę oszczędnie. Nie ma niestety tak pięknie jak u innych youtuberów, gdzie jest fajna, wypasiona szklarnia, doniczki od profesjonalnych sprzedawców. To jest wszystko po kosztach. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dzięki. Do zobaczenia.